kajdanka niż drogi krząta. Już to będzie podobno godzina 10. Śniadanie czy gotowe? Od samego ranka kłócę się. Zważyła się 2 razy śmietanka. Ale żal mi ci, Gatko, jak się masz zdrowa? Dziękuję ci, herbata i kawa gotowa. Lecz cóż, i mość śpi, pan się dopiero przebudził. Pan teraz jeszcze tak do późna znudził. Jak zaczął to o senie, to o wojnach bać, ze wszystkimi się sprzeczać, wszystkich kłócić, łajać. Gęba się nie zamknęła przez całą wieczerzę. Powracał wszystkie butelki, szklanki, talerze. No ostatek, chociaż mu nikt nie odpowiadał, on zaburzony jak gadał, tak gadał. I dopiero jak spostrzegł, że wszyscy spali, że świece gasły, on zaburzony jak gadał, tak gadał. Prawdziwie już to gadło. Bo trzeba zejść głowy z takimi natrętami, czyli boska kara. Prawda, że się wybornie dobrała ta para. Bo i żona starosty przednia w tym gatunku. Wszystkich znudziła, wzdycha w ustawnym frasunku. Zawsze narzeka. Nie wiem, co siedzi w tej głowie. Bóg dał piękny majątek, honory i zdrowie, a zawsze nieszczęśliwa we mnie spać się kładzie, a nocą się tuczy w dzikiej promenadzie. Płacze, patrzy na miesiąc, gada do obłoków, wzywa jakiś cich cieniów, jakiś cich wyroków. Starosta się z nią żeniąc musiał być szalony. Ach, co to za różnica od nieboszczki i żony. Już teraz takich nie ma, to pani rzadka. Co za gospodyni, jaka dobra matka, jak córkę swą kochała. Pewnie, że dzisiejsza, nie od pierwszej rozsądna, lecz za to modniejsza, zrobiłaby z niej pocieszne stworzenie. Wczoraj na schodach chciał mnie gwałtem pocałować. Jam się od tej napaści jak mogła broniła. Nareszcie go ze złości za włosy chwyciła. Lecz niech nią jeszcze bierze, uciekł przelękniony. A w moim ręku się został warkocz przepawiony. Chcesz, to ja ci daruję tym zdobycz ogromnym. Nie chcę, ja u kawałka tego nie zapomnę. Nie wiem, dlaczego trzpiot ten u nas przesiaduje. Widzę, że starości nie bardzo nas skakuje. I samemu staroście, jeśli nie mylę się, to podobno zamyśla o pannie Teresie. Kto? On? Niechże go broni. Takowe zamyście przyniosłyby tej pannie ostatnie nieszczęście. Któż by ją znowu oddał przypytowi takiemu? O niej nigdy nie godzien. Daj mi pokój temu. Mówmy raczej o sobie, Agatko kochana. Ja cię kocham, gdzieś do mnie trochę przywiązana. Prawda, że się w podobnym stanie urodziłem. Jednak zawsze poczciwy, wierny, prawy byłem. Nie udziłam się nigdy chciwością majątku. Chcę słuchać mojego serca i mego rozsądku. Miałam znaczne dość partie, wszak wiesz, tej tubłości. Starał się długo o mnie, ów pan pod starości. Człowiek chorzy, mający się wcale należycie. Lecz jakiś los mnie czeka, jakie smutne życie. Mieć męża, co z urzędu daje ludziom plagi i na znak dostojeństwa i silnej powagi. Widzieć nad moim łóżkiem kańczuk zawieszony. Nie chcę, by kto od męża mego był dręczony. Nie przypadł mi do serca ani urząd, ani osoba. Ten będzie moim mężem, to mi się spodoba. A tak wiesz, jeśli do mojej ręki masz już prawo, państwo nadchodzi, czas już pośpieszyć się z kawą. Bądź zdrów. Co mówił wczoraj, powtarzam dziś rano. Cóż, wasz pani jest, jeśli to wykonano? Jestem prawdziwie, milczej wszystkiemu wierzę. Nie dosyć na tym, bo to zapewne nie szczerze. Trzeba wchodzić w uwagi, przyczyny, powody. W ten sposób przyjdziemy do zupełnej zgody. Otóż tak, powiedziałem wczoraj na wieczerzy, że ta wojna, która się wokół nas szerzy, potrwa, może się mylę, mniej lub więcej. Potrwa lat 18 i 9 miesięcy. Potem zgodzą się, jak już każdy się zmorduje, bo zwyczajnie po wojnie pokój następuje. Tak dotychczas bywało, lecz siadajmy, proszę. Jak ja też nudę z tym człowiekiem ponoszę. Bo czy pani nie pamiętasz wojny 7-letniej? Właśnie w ten czas wymarł mój syn małoletni. Pamiętam, że trybunał sądził w Piotrkowie. Kasztelan był marszałkiem. Niech mu Bóg da zdrowie. Pani wojewodziny sądziliśmy sprawę. Nie wiem, o dożywocie, czyli o zastawę. Kiedy przyszła wiadomość, że pokój zawarty, ja właśnie u marszałka grałem w tęczy sukary. Kazaliśmy dać wina. Walnie żeśmy się uspili. Za zdrowie Niemców, co ziewowych bitwach bili. Otóż tak. I pożar dzisiaj będzie ognisty, bo jak zważam gazety i z różnych miejsc listy, jak razem kombinują przyszłe, przeszłe rzeczy, wojna ta potrwa i nikt nie zaprzeczy.
Jedno państwo upadło, a drugie się dźwignie. Ale starostwo, kawa tymczasem ostygnie. Jak się wszystko to skończy, ja tak przewiduję. I zobaczycie z czasem, jeśli nie zgaduję. Cała ta długa wojna na tym się zakończy. Że król pruski z cesarzem na ściśle się złączy. Anglia z Francją obronny uderzył przymierze. Moskwa Krymca odda, a Chiny zabierze. Szwed waleczny na zawsze złączy się z Duńczykiem. Turczyn zaś wszystkich mocarstw będzie pośrednikiem. Przyznać należy, że to systema jest nowa. Względem mojej ojczyzny spokojną mam głowę. Zawarliśmy z potężnym sąsiadem przymierze. Już żeśmy dziś pewniejsi. Ja temu nie wierzę. Polska się nigdy z nikim łączyć nie powinna. Niech cicho siedzi, ale niech nie będzie czynna. Jeśli koniecznie o przymierze chodzi, niech z dalekim się łączy, co jej nie zaszkodzi. Z Hiszpanią, Portugalią, nawet z Ameryką. Z Persami, Tatarami albo z Sidzią dziką? Pewnie, że lepiej z nimi. Pożytek stąd czysty. Choć pani zawsze sprzeczna. Cóż tam, spójrz ty listy. A, to od mego syna. Polewna ich praca zawieszona na chwilę i syn mój powraca. Ciesz się, kochana żono, gdzie go ujrzymy? Jak się szczęśliwa, dawno już po nim tęskniłem. Ja mnie tęsknił, jakoś uczynił urzędowi. Dom zawsze ustępować powinien krajowi. Nieprzytomności jego cieszył mnie wieści, że się wśród tych cnotliwych mężów syn mój mieści. To od przemocy hańby kraj nasz wydobyli. Niedługo się tym wszystkim będziemy cieszyli. Bóg wie, co porobiły sejmujący stan. Dlaczego ten rząd? Po co te wszystkie odmiany? Albo źle było dotąd? A co, nasi przodkowie, nie mieli już to rozumu i oleju w głowie? Byliśmy potężni pod ich ustawami. Tak to Polak szczęśliwie żył pod Augustami. Co to za dwory? Jakie trybunały huczne? Co za paradne sejmy? Jakie wojsko juczne? Czek jadł, pił, nic nie robił suto w kieszeni. Dzisiaj wszystko się zmieniło i bardziej się zmieni. Zepsuli wszystko. Noc się śmieli okrutnicy. Liberum veto, tej to wolności żenicy. Przedtem, bez żadnych intryg, bez najmniejszej zdrady, jeden poseł mógł wstrzymać sejmowe obrady. Jeden ojczyzny cały wstrzymał w ręku wagę. Powiedział, nie pozwalam i uciekł na prawie. Cóż mógł to zrobić? Jeszcze, że tak przedni wniosek, miał promocję, czasem dostał kilka wiosek. Czy co kto dostanie? Nowomodny głowy chcą zrobić jakiś straż, jakiś sejm gotowy. Czysty do dyskutyzmu otwierają pole. Skrzeszają mądrą wolność, skręcają symbole. Ten to nieszczęsny nierząd, to sejmu zrywanie. Kraj zgubiło, ściągnęło obce panowanie.